Dzisiaj rozmawialiśmy z misiem o samochodzie, bo misio zrobił prawo jazdy. Bo misio mówi, że teraz wszystkie dziewczynki to robią prawo jazdy już w liceum, a ja jestem taka sierota, bo nie mam do tej pory żadnego prawa jazdy. Ja mu mówię, że przecież to mi niepotrzebne było w liceum, bo gdzie ja bym jeździła tym samochodem. A misio mówi, że to trzeba, bo teraz wszystkie dziewczynki robią. I że teraz to można sobie na studiach nawet kupić jakiegoś starego grata i sobie nim jeździć na uczelnię, żeby się nie oduczyć jeździć, jak już się zrobi to prawo jazdy. No ale przecież to jest bez sensu. Ja chciałam to powiedzieć misiowi, ale mi nie pozwolił, to wam powiem, że przecież to jest strasznie głupie, bo jak my mieszkamy w dużym mieście, to gdzie ja będę jeździć tym samochodem? Jak ja płacę sobie 50 zł za bilet miesięcznie i sobie jeżdżę nim gdzie chcę i kiedy chcę i szybko jestem, a jak ja sobie kupię samochód, to ja przecież wydam dużo, dużo więcej na ten samochód. Jeszcze się będę bała, bo będę się bała, że kogoś gdzieś stuknę, bo mi się mówi, że ja i tak się nie nauczę jeździć. A poza tym to przecież strasznie korki dużo, duże są. I co? I mi się myśli, że to jest mądre. Ja się teraz boję, że on będzie chciał kupić taki samochód i będziemy musieli za niego płacić, zamiast jeździć autobusem, tak jak zawsze, do szkoły. Nie wiem, co zrobię. Muszę nie zdać tego prawa jazdy, to wtedy nie kupimy, bo jak się z nim nie złożę, to on nie kupi. No, to tyle. Do widzenia.